Cześć, jak się macie? Dzisiaj środa, 1 kwietnia, prima aprilis, ale nasz temat wcale nie prima aprilisowy i dzisiaj nawet się zastanawialiśmy nad tą koincydencją dzisiejszej daty i tematu naszego spotkania, czyli fake newsów i manipulacji. Bardzo się cieszę, że z nami jesteście. Widzę, że już jest nas całkiem sporo, ponad 100 osób, kolejne dołączają, więc super. Ja mam na imię Basia Krywoszejew i pracuję na co dzień w Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog, zajmując się edukacją medialną i cyfrową i zajmuję się tymi tematami już od kilku lat, współpracując z różnymi organizacjami, które te tematy mają na warsztacie. I dzisiaj jest ze mną Dominika Gaponiuk. Cześć, jestem Dominika, również pracuję w cyfrowym dialogu, głównie przy projektach Centrum Mistrzostwa Informatycznego i przy naszym projekcie, czyli Zaprogramuj Przyszłość. Bardzo się cieszymy, że jesteście. Widzimy, że podpisujecie się na czacie. Ola pisze, że nic nie słyszy. To jak ona pisze, że jeśli nie słyszycie. Przeglądarka Google Chrome. Jeżeli wam coś nie działa, to próbujcie, jeżeli się zawiesza, to również. Podobnie jak przy poprzednich webinarach, możemy mieć jakieś problemy techniczne, gdyż jak wiecie doskonale, sieć ogólnie jest teraz bardzo przeciążona, ale mamy nadzieję, że tych problemów będzie jak najmniej. No to lecimy z tematem. Słuchajcie. Naszym dzisiejszym tematem są fake newsy i manipulacje. I chcemy wam trochę poopowiadać, trochę z wami porozmawiać o tym, czym fake newsy są, jakie wyróżniamy rodzaje fake newsów, skąd one się biorą, kto je tworzy i dlaczego. Dlaczego dajemy się nabrać? Dlaczego dajemy się wkręcić w fake newsy? I czy się dajemy, czy się nie dajemy? Jak je rozpoznawać? Jak przeciwdziałać? Jak wykorzystać tą wiedzę z dziećmi? Co możemy zrobić pracując z dziećmi i gdzie więcej szukać wiedzy? I także dotkniemy tak delikatnie takiego szczególnego rodzaju fake newsów, jakimi są deepfake'i. Właśnie zauważam, że w naszym planie webinarów listowanie się zmieniło i są same jedynki. Generalnie będziemy po kolei szli w tych tematach. No A i nie, słuchajcie. jest jedna dwójka, bardzo ważny temat, jak Jedna ćwiczyć z dziećmi. dwójka. Słuchajcie, to na początek już tradycyjnie to kolejne webinarium, na którym wykorzystamy narzędzie, jakim jest Mentimeter. Więc teraz chciałabym Was zaprosić do tego, żebyście weszli na tą stronę www.menti.com i ja już udostępniam swój ekran, żebyście zobaczyli pytanie i kod. Trzeba wejść na stronę www.menti.com i wpisać kod 50 5210. Pojawią wam się trzy okienka, w których możecie wpisywać swoje skojarzenia. Z czym kojarzy ci się fake news?
na naszym ekranie jest coraz więcej skojarzeń. 24 razy odpowiedziałyście na to pytanie. Największe, najczęściej wśród waszych skojarzeń pojawia się kłamstwo. To jest największe słowo na naszej tablicy, ale też było gdzieś kłamstwa w liczbie mnogiej, jest oszustwo z oszustwem, więc to są te pierwsze skojarzenia najczęstsze na ten moment. Też dużo skojarzeń mówiących o manipulacji, ale też fałszywe źródło, fałszywa informacja, fałszywe wiadomości, zmyślone fakty, ale też wiadomości, bo właśnie news, czyli wiadomość, więc jak najbardziej to jest, zresztą każde skojarzenie jest dobre, bo przy skojarzeniach trudno mówić o tym, które są dobre, a które są złe. Ale mówicie też o różnych uczuciach i emocjach, które mogą wynikać z fake newsów. Zdrada, strach, złośliwość, ale także jest krzywda, obłuda, czyli z jednej strony czyjeś działanie, z drugiej strony jego być może cele, co ma na celu, a dwa też pewne wartościowanie tego zachowania. Tu jeszcze nam się będą pojawiać kolejne skojarzenia, nieprawda, nieprawdziwe informacje, dokładnie tak, ale te rodzaje fake newsów mogą być różne. Czasami one są całkowicie fałszywe i od początku do końca, a czasami jest tak, że opierają się na kawałku prawdy, na jakichś elementach prawdziwych wiadomości, które na przykład zostały całkowicie przeinaczone, są osadzone w zupełnie nowym kontekście. Zobaczcie, mamy takie zdjęcie wieloryba w Warszawie. To jest wieloryb przy moście Poniatowskiego. I powiedzcie, myślicie, że to jest prawdziwe zdjęcie czy nieprawdziwe? Fake. Agnieszka pisze, że to fake. Magdalena pisze, że nieprawdziwe. Fake, fake. Fake. Nieprawdziwe. Wieloryb w rzece. Fake. Imitacja. Katarzyna, a imitacja, co masz na myśli? Fotomontaż. Fake. Oszustwo. Fake. Fake. Fotomontaż. Nieprawdopodobne, nieprawdziwe. Zdjęcie prawdziwe, ale nie oba naraz. Dzieło sztuki. Wygląda jak w realu. No właśnie, więc słuchajcie, to jest prawdziwe zdjęcie. Na brzegu rzeki Wisły był taki moment, kiedy leżał taki wieloryb. Czy to z okazji 1 kwietnia? Nie. Tylko ten wieloryb oczywiście nie jest prawdziwy. To jest bardzo dobre, ktoś z was powiedział dzieło sztuki. To jest bardzo dobry performance artystów, takiej grupy, która ten wieloryb znajdował się w różnych miejscach, był też w Wenecji i w Paryżu i miał zwracać uwagę odbiorców na kwestie ekologiczne. Ale oczywiście macie rację, że totalnie w rzece Wiśle nie mógłby się pojawić wieloryb, mimo że kilka lat temu była też taka historia opowiadana przez jedną z naszych bulwarowych gazet o tym, jak to wieloryb płynie Wisłą
od morza po Wisłę. I przez kilka tygodni ta historia była budowana narracyjnie. Kolejne osoby opowiadały, jak tego wieloryba widziały, że im zamachał ogonem, a we Włocławku pan, który zarządza tamą, opowiedział, że dla wieloryba to on oczywiście tą tamę otworzy, żeby wieloryb mógł przepłynąć. I były osoby, które rzeczywiście wierzyły w to, że wieloryb do nas płynie i przypłynie do Warszawy i będzie mógł pojawić się na brzegu, tak jak ten, którego mamy tutaj na zdjęciu. Ale to, o czym, na co zwracałyście uwagę, że właśnie fotomontaż, manipulacja, że to jest połączenie dwóch prawdziwych zdjęć, wieloryb z jednego miejsca i brzeg Wisły z drugiego zdjęcia, połączenie, tak jak najbardziej to się może wydarzyć i w ten sposób są fejki tworzone, dlatego bardzo często jest nam trudno zweryfikować, sprawdzić, czy to zdjęcie jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe. O ile tu jest nam łatwo powiedzieć, że w rzece wieloryb słodka woda, raczej trudno. Jadwiga, masz zwielokrotniony dźwięk, może masz w dwóch oknach otwarty webinar. Sprawdź. Ja dzisiaj też się tak nacięłam, że chciałam komuś pisać, że coś jest źle z dźwiękiem, a okazało się, że to ja mam w dwóch oknach. Więc sprawdź, czy w dwóch oknach nie masz otwartego webinaru. Magda, Dominika, napiszesz, żeby może spróbowała z inną przeglądarką, proszę. Tak, tak, proszę. Więc zobaczcie, fake, a jeszcze w waszych skojarzeniach pojawiło się przy fejku, że to jest coś nowego, coś, jakaś nowość. I rzeczywiście o samych fake newsach mówimy od niedawna, od kilku lat. Zobaczcie tutaj, brytyjski słownik Collinsa uznał fake newsa za wyrażenie roku 2017, bo wtedy bardzo głośno się o fake newsach zrobiło i nazwał, że to jest po prostu fałszywa, częstokroć sensacyjna wiadomość rozpowszechniona pod postacią przekazu informacyjnego. Czy to w jakichś mass mediach, czy w telewizji, czy w internecie, w mediach społecznościowych, w radio, jakby różne media czasami powtarzają te fake newsy. To, co jest ważne, to jest właśnie ta sensacyjność wiadomości w fake newsie, która przyciąga naszą uwagę, wzbudza nasze emocje i daje nam się wciągnąć za to, bo też w momencie, kiedy zaczynamy odczuwać mocno emocje, to trudniej nam jest odkryć, że coś jest nieprawdą. Zobaczcie, Fundacja Wolność i Demokracja mówi o tym, że to jest fałszywa wiadomość, właśnie o tym charakterze sensacyjność publikowana w mediach z bardzo celowym celem, celową intencją, która ma na celu wprowadzenie odbiorcy w błąd. I to, co jest ważne, to dlaczego ktoś w ogóle tworzy fake newsa, może mieć bardzo różne przyczyny. Bo czasami ktoś chce osiągnąć jakiś cel polityczny, wygrać wybory, czy przyciągnąć nas do swojej racji, czy chce kogoś innego zdyskredytować, czy dla osiągnięcia jakichś korzyści finansowych, żebyśmy w jakieś działania poszli, coś zrobili, czy też dla wzmocnienia prestiżu, bo to czasami jest budowane nie takiego fałszowego wizerunku w oparciu właśnie o fake newsy. I tak jak mówiłam wcześniej, te fake newsy, one nie zawsze są tak totalnie fałszywe. To znaczy, że czasami one są fałszywe od początku do końca. To jest historia, którą ktoś sobie wymyślił od początku do końca. Nie ma tam żadnego powiązania do prawdy, do tego, jaka jest sytuacja, jak to wygląda. Jest on stworzony właśnie bardzo często w celach propagandowych, politycznych czy komercyjnych, ale są celowym kłamstwem. Ale są też takie fake newsy i one są dużo, często trudniejsze do rozpoznania i do zweryfikowania,
które opierają się na kawałku prawdziwych informacji, które zostały poddane manipulacji. Czyli na przykład bierzemy jakiś cytat, tylko osadzamy go w zupełnie nowym kontekście. I to nie jest tak, że dana osoba czegoś nam nie powiedziała, bo ona to powiedziała, tylko zupełnie odpowiadając na przykład na zupełnie inne pytanie. A tym, jak my zadajemy pytanie, możemy bardzo zmanipulować, jak jest odczytywana czyjaś informacja. No i jest też trzeci element, fałszywych wiadomości o charakterze satyrycznym. Tutaj możecie na przykład zobaczyć, co robi Aż Dziennik, który podaje nam codzienną dawkę takiego humoru, który nawiązuje do tego, jaka jest sytuacja społeczna tu i teraz, ale wymyśla swoją historię na nowo, ale to jakby nie ma na celu prowadzenia nas w błąd, tylko ma totalnie charakter satyryczny. I o tym też należy pamiętać, bo przy weryfikacji właśnie musimy sprawdzić, musimy się zastanowić, jaki miał cel ktoś, czy chciał nas wprowadzić w błąd, czy tylko na przykład chciał nas rozbawić. I teraz myśląc o tym, że te fake newsy to jest taka nowość i tak głośno o nich się stało w tym 2016-2017 roku, też wtedy, kiedy media społecznościowe zaczęły być, świecić swoje triumfy, to popatrzmy trochę do historii. I zobaczcie, kiedyś mówiliśmy o kaczkach dziennikarskich. Dominika? Tak, kaczka dziennikarska to taki właściwie fake news w wersji offline. Bo często, właściwie chyba najbardziej to tak kaczka dziennikarska kojarzy się z prasą, ale nie tylko, telewizja również. A jest to nic innego jak też wiadomość nieprawdziwa, zmyślona informacja, której celem jest zwiększenie, podniesienie nakładu, zwiększenie oglądalności, czyli tak naprawdę przyświecają jej te same cele, co fake newsowi, tylko właśnie niegdyś była określana, taka wiadomość niegdyś była określana mianem takiej właśnie kaczki dziennikarskiej. I podejrzewam, że pewnie się z tym określeniem też wiele razy spotkaliście, a nie wiem, czy zauważyliście, ale kaczka dziennikarska ma też taki, pojawia się w pewnych okresach, pojawia się na przykład w wakacje, kiedy to niewiele się dzieje na przykład w polityce i kiedy faktycznie tych odbiorców na przykład prasy trzeba czymś zainteresować i wtedy się pojawiają takie historie, jak chociażby ten wspomniany przez Basię wieloryb. Była też swego czasu jakaś egzotyczna puma grasująca w polskich lasach, albo jeszcze bardziej egzotyczne stworzenia, pamiętam, któregoś roku w wakacje gdzieś w centralnej Polsce była chupacabra. Także mówię, wtedy, kiedy faktycznie niewiele się dzieje, to coś trzeba wymyślić i tutaj pojawia się właśnie ta kaczka dziennikarska i zazwyczaj ona jest nieszkodliwa, faktycznie ubarwia nam rzeczywistość, dajemy się nabrać, ale jeśli chodzi o jej szkodliwość, to myślę, że jest ona dosyć niska. Tak, i zobaczcie to, co właśnie przy kaczce dziennikarskiej, ten przymiotnik dziennikarski jest dosyć istotny, bo ona rzeczywiście zwykle jest tworzona przez dziennikarzy i podtrzymywana przez media tworzone przez dziennikarzy. Ale dzisiaj trochę każdy z nas może być dziennikarzem, twórcą informacji, przekazującą kolejne informacje, bo mamy media społecznościowe, w którym każdy z nas jest albo przynajmniej może być twórcą treści i te fake newsy mają dużo szybsze pole rozprzestrzenienia się, zwłaszcza wtedy, kiedy pochodzą z takiego źródła, które być może na pierwszy rzut oka może nam się wydawać prawdziwe, albo na przykład kiedy znajomy, znajoma, której ufamy, któremu jakby mamy poczucie, że jest wiarygodny i on poda taką informację, to my na przykład też podajemy ją dalej.
Oprócz kartki dziennikarskiej, już wtedy mówiąc bardziej przy takim przekazywaniu sobie od ludzi do ludzi, mieliśmy też legendy miejskie i mamy cały czas różne legendy miejskie, które przyjmują zazwyczaj różną taką narracyjną historię, która opowiadana jest jako prawdziwa historia, czyli na przykład mieliśmy kiedyś legendę o czarnej wołdze, która porywała dzieci i była przekazywana z ust do ust, że ktoś kiedyś widział, ktoś coś słyszał. Czasami było nawet opisywane, że tam opowiadała mi pani Jadzia, że jej córka to widziała, ale de facto do tej pani Jadzi to w żaden sposób nie dało się dotrzeć. To była tylko historia podawana z ust do ust. Asia pisze, że całe dzieciństwo się tego bała. No właśnie, bo tak jak legendy miejskie, tak samo bardzo często fake newsy opierają się na naszym strachu i bazują na tym, żeby wzbudzić w nas strach, który nas też może pobudzić do określonego działania. Zobaczcie, teraz ktoś w międzyczasie też napisał, że temat bardzo na czasie, teraz w momencie, kiedy jesteśmy w pandemii, kiedy nie wiemy do końca, jaka jest sytuacja, co się wydarzy. I różne fake newsy też się pojawiają. Był taki bardzo chodzący na przykład po Warszawie, zaraz po tym, jak była informacja o tym, że szkoły będą zamknięte, że zaraz nam też zamkną miasto i że nie będziemy mogli wyjechać. I przychodziły takie SMS-y opierające się, że słyszałam od koleżanki, której mąż pracuje w wojsku i już są przygotowywane wojska, są ruchy wojsk i trzeba się przygotować i jeszcze w ogóle wypłacić pieniądze, bo nie będzie też w bankomatach. I to było powtarzane i zobaczcie, tak jak legenda miejska, kiedyś była przekazywana głównie z ust do ust, z jednej do drugiej osoby, ale też była taką plotką powtarzaną. Teraz media społecznościowe i technologia, telefony dużo bardziej nam ułatwiają takie szybkie rozprzestrzenienie się tych wiadomości. Ale głównym celem tych legend zazwyczaj było wywołanie strachu, tak jak jedna z was napisała, że całe dzieciństwo się bała. Czasami rozbawienia, czasem są to jakieś cele dydaktyczne, że ktoś tworzy taką historię, żeby nas czegoś nauczyć. Trochę jak z tym wielorybem, którego wam pokazywałam na początku, który właśnie trochę z taką legendą, trochę historią. No, zobaczyliśmy wieloryba, zaraz jeszcze wam pokażę jedno zdjęcie z różnymi ludźmi w fartuchach dookoła tego wieloryba. Ale tam były cele dydaktyczne, zwrócenie naszej uwagi na problem ekologii, na tego, czy zajmujemy się naszą planetą, czy się nie zajmujemy i w jaki sposób się nią zajmujemy. I o co chodzi z tymi wielorybami? Bo mam wrażenie, że to jest w ogóle jakiś taki wdzięczny temat, tak jak myślę sobie o fake newsach, których jest mnóstwo dookoła nas i pewnie można by je jakoś pokategoryzować tematycznie, to jakoś ten wieloryb pojawia się, zobaczcie, bardzo często. Jeden jest ten, którego wam pokazałam i to zdjęcie, które widzicie po prawej stronie, to jest cały czas brzeg Wisły z tym wielorybem, z różnymi ludźmi dookoła niego, który ma zwrócić tą naszą uwagę. Jest ta druga historia o wielorybie, który płynął Wisłą z morza, od morza do Warszawy przez Włocławek. Zobaczcie, po lewej stronie to też jest wieloryb. Ono jest podpisane, przeczytam wam, bo nie wiem na ile widzicie. Niesamowite zdjęcie, mam nieodparte wrażenie, że gdyby rybka machnęła ogonkiem, to bez próbu zmiotłaby ten most. I zobaczcie, tam jest taka wielka ryba pod spodem, wieloryb, która przepływa no, pod dosyć długim mostem. No i znowu, jak na pierwszy rzut oka popatrzymy na zdjęcie, to jest ono, wydaje się całkiem autentyczne, ale jeżeli zaczniemy się zastanawiać, czy to jest prawda, czy w ogóle są takie wielkie ryby, jak myślicie, prawda czy nieprawda? Może są, Sławek. Fałsz, fake. Mm-hmm.
ale są ssaki takie duże. Zależy, jak się robi zdjęcie, Jadwiga. Dobrze. Fałsz, prawda. Są takie wielkie ssaki, ale nie w rzece. Wszystko jest możliwe w dobie genetyki. Oczywiście, że są. W Polsce nie ma. No nie, słuchajcie. Nie ma. Tu rzeczywiście, żeby weryfikować, czy to zdjęcie jest prawdziwe, czy nie, to musielibyśmy poczynić dość dużą pracę, żeby wyszukać, co to za most, skąd się wziął i co to za ryba. I tutaj wrzucę wam link opisujący to, nie tak, za chwilę wam wrzucę, opisujący to zdjęcie i to jest fotomontaż. Artysta turecki wziął zdjęcie wieloryba właśnie, bo to jest wieloryb, matka zresztą, tam zobaczcie, obok niej płynie drugi mały wielorybek i wmontował to zdjęcie, powiększając je odpowiednio pod zdjęcie mostu. I tutaj na konkrecie 24, to jest jeden z takich portali fact-checkingowych, który pomaga nam w weryfikacji wiadomości, bo samemu czasami samodzielnie jest to trudne do zrobienia, przeprowadził takie właśnie taką ekspertyzę sprawdzającą, co to za zdjęcie, skąd się wzięło i dokąd nas prowadzi. Nie wiem, o co chodzi z tymi wielorybami i czemu one są takimi wdzięcznymi tematami, ale jest też jeszcze jeden, taka właśnie legenda miejska, myślę, że doskonale wam znana, sprzed kilku lat ze świata edukacyjnego. To jest niebieski wieloryb. Na pewno słyszeliście o niebieskim wielorybie. Słyszeliście czy nie? Dajcie znać. Tak, znana historia. Znana historia. No właśnie, i ona też była taką legendą miejską, fake newsem, podawanym nam przez zarówno jak i media społecznościowe, jak i prawdziwe media. Tutaj w niego daliśmy się dosyć mocno wkręcić jako dorośli. Ministerstwo Edukacji wystosowało taki list do dyrekcji szkół, zwracający bardzo uwagę na to, co robią dzieci i w jaki sposób ewentualnie korzystają z tej gry. A takiej gry nie było. Historia mówiła o tym, że powstała taka gra, w której dzieci rozwiązują różnorodne challenge, kolejne. I te challenge były coraz większymi wyzwaniami. Część z nich też nawiązywała do tego, żeby dzieci zrobiły sobie krzywdę w różny sposób. Historia pochodziła z Rosji i w którymś momencie ktoś z dziennikarzy wyciągnął ją i zaczął opisywać, że ta gra jest coraz bardziej popularna, kolejne dzieciaki zaczynają w nią wgrać i trzeba uważać, bo właśnie dochodzi do fali samobójstw niemalże. No i teraz tak, czy to była prawdziwa historia i ile było w niej prawdy? Jak zaczęliśmy robić tak zwany właśnie fact-checking, to okazało się, że rzeczywiście ktoś kiedyś wymyślił taki challenge i prowadził kogoś za rękę przez różne kolejne wyzwania, ale to było dwa lata wcześniej, zanim zaczęło się robić o tym głośno i nikt już takich działań nie prowadził. To po pierwsze. Po drugie, okazało się, że to wcale nie jest żadna gra komputerowa, bo nie ma możliwości stworzenia takiej gry komputerowej, ale też to nasze nakręcanie i powtarzanie, opowiadanie dosyć dużego mechanizmu tej gry spowodowało, że część osób też się zainspirowała takim działaniem i zaczęła prowadzić, zachęcać kogoś, oferować mu, że ja ci pokażę jak w to zagrać. Jola pisze, że zmusiło dorosłych, by nie zostawiali małolatych samych przed komputerem.
No pytanie, czy rzeczywiście tak się wydarzyło, czy i kogo myślimy o małolatach. Ja nie wiem, czy rozwiązaniem jest to, żeby ich nie zostawiać, czy przede wszystkim, żeby się interesować tym, co oni robią, w jaki sposób się, co robią przed tymi komputerami, z jakich źródeł korzystają, z kim nawiązują kontakty. Zwłaszcza jeżeli myślimy o dzieciakach, z którymi wy pracujecie w klasach 1-3, no to jakby on nie powinien ani za dużo czasu przed tym komputerem samodzielnie spędzać, ani nie powinni zostać, ja bym nie powiedziała, pozbawieni kontroli, bo to nie chodzi o kontrolę, tylko o relacje, o to, żeby wiedzieć, co moje dziecko robi, co gra, po to, żeby w momencie, kiedy coś go niepokoi, kiedy nie wie, jak sobie z daną sytuacją poradzić, żeby chciało do mnie przyjść. Ale nie wystarczy zainstalować wtyczek czy kontroli rodzicielskiej, żeby wiedzieć, co ono robi. Jola, właśnie to miałam na myśli. Super. Dobra, jedziemy dalej. No więc to, o czym mówiliśmy, twórcy fałszywych informacji wykorzystują społeczny strach, bazują na naszych emocjach, bazują na tym, że się boimy. W tej chwili to są bardzo często informacje o różnych sposobach leczenia. Magda, nie macie na liście uczestników, nie wiem, gdzie się wpisałaś. Jak się logujecie do webinaru, to w miejscu, gdzie jest imię, tam trzeba wpisać imię, nazwisko i NUTS. Albo sam symbol, albo miasto. Magda, jesteś na liście jako Magda 1, bo pewnie tak się wpisałaś. Znaczy pewnie wpisałaś się tylko jako Magda, bez NUTS-a. Nie. Pisałam NUTS. To Magda, napisz nam jeszcze raz i my po prostu zapiszemy, żeby odznaczyć, że byłaś z nami dzisiaj. I słuchajcie, to są właśnie bardzo często różnego rodzaju łańcuszki, które przekazujemy sobie jedno od drugiego. Słuchajcie, jeżeli ktoś się wpisał bez nazwiska i NUTS, to prośba, żeby się wylogować, zamknąć przeglądarkę i zalogować się jeszcze raz. Bo to jest nam potrzebne do tego, żebyśmy mogli odznaczyć, że jesteście. Łatwiej jest nam to zrobić z listy uczestników niż z czatu, na którym jest bardzo dużo informacji. I co więcej, dzieci są szczególnie podatne na tego rodzaju wiadomości, dlatego że po pierwsze, no trochę brakuje im często takiej wiedzy o świecie ogólnym, który pozwala im spojrzeć na to, co się dzieje. Bo na przykład nie wiedzą, że wieloryby nie pływają w rzece, więc jak zobaczą takie zdjęcie, to mogą uwierzyć, że ten wieloryb rzeczywiście w rzece się pojawił. Albo właśnie widzą, że jeden, drugi, trzeci, czwarty kolega podał tą informację, no to też ją podają. Często w tych różnych takich łańcuszkach jest też informacja, że jeżeli nie przekażesz tego dalej, to wydarzy się coś. I to coś zwykle jest czymś złym. Albo w drugą stronę, jeżeli przekażesz tą informację do 13 osób, to spotka cię wielkie szczęście, spełnią się twoje marzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest wzbudzające i ułatwiające takie wkręcenie się w te wiadomości. O tyle jest niebezpieczne, że im więcej coś usłyszymy, im więcej coś zobaczymy, tym łatwiej nam w to uwierzyć. I to, co najszybciej i najlepiej obala fake newsy, to jest po prostu zaprzestanie ich rozprzestrzeniania. Znaczy dużo trudniej jest powiedzieć, to była nieprawda, niż po prostu zatrzymać to rozprzestrzenianie się tej wiadomości.
Kolejna. Dominika, teraz ty. Słuchajcie, Okej. będziemy teraz rozpoznawać fake newsy Tak, z zobaczymy. wykorzystaniem Kahoota, którego na pewno znacie. A jak nie znacie, to poznacie. I zobaczymy, na ile jesteście podatni, na ile potraficie rozpoznać fake newsy. Zrobimy sobie taki mały quiz. Wejdźcie sobie na stronę Kahoota albo przez apkę, jeśli korzystacie. Jola, to napisz jak swoje imię, nazwisko i nuc tutaj w czacie i będziemy szukać. Proszę link, to ja już wpisuję tu. Okej. Czy widać już mój ekran? Jeszcze nie. Już widać. Dobra, to teraz wpiszcie proszę w aplikacji PIN. Osiem dziewięć zero pięć osiem osiem dwa. Jak wejdziecie na stronę kahoot.it, to tam jest miejsce na wpisanie kodu do gry. Tak, tam wpisujecie ten kod, potem wpisujecie imię i tutaj już widać kolejnych graczy. Poczekam, aż trochę więcej was się zbierze i wtedy wystartujemy. To będzie krótkie 5 pytań ze zdjęciem, tytułem newsa i trzeba będzie tylko odpowiedzieć, czy to jest prawda, czy fake. Poczekamy jeszcze chwilę, aż mamy na razie 17 osób, 18, widzę, że przybywają nowi, więc dajmy chwilę. Teraz Dominika nie widzimy, wiesz, widzimy teraz okno, tak. Okej, tak. Jak tam wejść? Trzeba wejść na stronę www.kahoot.it i wtedy otwiera się strona, na której jest napisane Kahoot wykrzyknik, potem jest takie okienko na wpisanie imię, nickname. Słuchajcie, jak zacina, to spróbujcie odświeżyć stronę. Tak jest. Jeszcze raz, gdzie wpisać ten PIN? Już znowu podaję stronę kahoot.it. Na środku, na to gdzie Dominika wyświetla, zobaczcie, jest ten adres. Tam jest join at www.kahoot.it. Tak, i jak wejdziemy na stronę, to pierwsze co poprosi nas o PIN i wpisujemy ten PIN. Aleksandra pisze, że odświeżasz, a nic, spróbuj może z inną przeglądarką. A jak to ma wyglądać? Ma zieloną stronę.
piszecie już sami. Zamknij jeszcze raz, spróbuj wejść. Tutaj niestety, wiecie, no technologie są naszym... wpisać swój nick. Tak, dowolny Danuta. Możesz pisać Danuta albo dowolny nick. Wystarczy tak naprawdę chyba jedna czy dwie litery. Tutaj nie zbieramy żadnych waszych danych, to jest tylko i wyłącznie zabawa. Udało się, super. Mamy 66, 67. 70. Dobra, to do 75 i startujemy. Poczekaj, jeszcze cały czas się pojawiają. Super, Kubek, dzięki. Przepraszam, ale mi zasycha w gardle od gadania. Jak już się zalogowaliście, to ma być zielona strona i czekamy. Tam powinno być napisane you are in, see your nickname on screen. Czyli, że widzimy swoje imię na tablicy, możemy go nie widzieć, bo widzimy tylko górne 9, jakby Dominika nam przesunęła, to byśmy znaleźli więcej. Czy widać, jak ja pokazuję, czy nie? Nie, dobra, bo chciałam wam pokazać, jak to właśnie na telefonie pokazuje, jak to wygląda już po zalogowaniu. Ale nie wiem, czy to... Jest, tak, okej, okay, witam. Cześć, Marta. Czemu nie widać twoich danych, Ania? Ale gdzie nie widać? Na tablicy kahutowej, bo może są pod spodem. Tu jest tylko pierwsze 9. Znaczy nawet tak. Ostatnie 9. Albo... Tak jest. Tu pod spodem widać ich dużo, dużo, dużo. Jest już, działamy. Tak, dokładnie. Będziemy zaczynać. Dobra, jest nas 79. Startujemy. Zobaczycie zdjęcie. Macie 20 sekund na odpowiedź, prawda czy fałsz. Jedziemy. Jedna. Zobaczcie, że na waszych telefonach są tylko kształty. Musicie... Tak, więc musicie zobaczyć, co jest napisane na pulpicie, tak. Okej. Fake, 46, uważam, że to prawda, 17, że fake. Jedziemy dalej. Hiszpański lekarz mówi, że z powodu niedoboru sprzętu odłączą od respiratorów osoby 65+. Czerwona prawda, niebieski fałsz. Okej, okay. 24 osoby uważa, że to prawda, 42, że to fake. I następne. Wiki Gabor inspiruje się Jarosławem Kaczyńskim. I mamy zdjęcie Wiki Gabor, młodzi za PiS-em. W muzyce, którą tworzę, inspiruje mnie Jarosław Kaczyński. Jest on dla mnie największym autorytetem. Dziękuję, że PiS rządzi Polską i że mogę się tutaj rozwijać. Swoją miłość do muzyki kocham Polskę. Okej, okay. 11 osób, prawda, 42, że to fake. I
Ostatnie pytanie. Młoda Krystyna Pawłowicz na festiwalu w Jarocinie. Dwadzieścia dziewięć, prawda? 37, że jest to fake. Ok. Super. Dobra. Wracamy. A pokaż jeszcze raz Dominika na chwilkę. Zaraz sobie powiemy, co było prawdą, a co było fałszem. To, jeszcze raz. Kaputa. Jeszcze raz. Kaputa, jakbyś dobrze, jeszcze raz dobrze. Pokazała. Dobrze, już. To widzę, że dla części z Was jest to narzędzie nowe. Kahoot to jest takie narzędzie, które pozwala nam prowadzić quizy i możemy to robić zarówno jak jesteśmy w klasie, jak również teraz, kiedy jesteśmy w trakcie nauczania zdalnego. Kamil, trudne, mało czasu. Tak. Można tutaj zwiększyć czas. Ja ustawiam 20, bo tak sobie pomyślałam, że to nam wystarczy. Jeśli chodzi o czas dla dzieci, wiadomo, że on pewnie często będą potrzebować dłuższego. Można ten czas wydłużyć. Można czas wydłużyć, żeby wejść na stronę, wchodzimy na kaput.com. Tam musimy założyć swoje konto i możemy tworzyć swoje quizy. Albo możemy. O, ja pokażę, szukać, jak wygląda też. Albo możemy też skorzystać z innych quizów, które już ktoś stworzył. Można też się bawić ze znajomymi. Ja kiedyś na imprezie ze znajomymi przez północy graliśmy w różne kahutowe pytania. Więc jest tak, że tutaj potrzebne nam to może być wada, bo potrzebujemy właśnie albo telefonu, albo komputerów, nie zawsze je mamy w klasie, ale jeżeli mamy, to wtedy właśnie dzieciaki odpowiadają na swoich telefonach, ale nie patrzą tylko w swój telefon, bo zobaczcie, że pytanie pojawia się na ekranie. Kamil, pisałeś, że mało czasu. Bardzo często musimy przeczytać pytanie, ja tak robię na przykład jak dla młodzieży robię kahuty, to mimo wszystko czytam pytania na głos, bo nie zawsze zdążają przeczytać nawet pytanie. Tutaj były tylko krótkie, małe zdjęcia i naszą decyzją, musieliśmy podjąć decyzję, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Ale w momencie, kiedy to są dłuższe pytania, to dobrze jest te pytania dzieciom czy młodzieży po prostu przeczytać. Możemy wybrać, czy są dwie odpowiedzi, czy cztery. Wskazujemy, która jest dobra. Może być jedna lub dwie odpowiedzi, albo jeszcze więcej prawidłowych. I są elementy grywalizacji, przy czym przy grywalizacji on bierze pod uwagę z jednej strony czy odpowiadamy prawidłowo, czy nieprawidłowo, z drugiej strony bierze szybkość odpowiedzi. I to niestety, zwłaszcza teraz, kiedy mamy trudności techniczne, jest często zabiera nam czas po prostu, nie dlatego, że ktoś wolniej odpowiada, tylko dlatego, że zaczyna mu się sieć. Łatwiej było, jak przeczytałam pytanie. No właśnie, o tym mówię, zresztą jak przerzucaliście się między jednym a drugim ekranem, więc to jest rzeczywiście pewna trudność, dlatego lepiej jest przeczytać to pytanie dzieciakiem. Nie wyświetlałeś się odpowiedzi, piszesz Urszula, myślisz, że na twoim ekranie? Tak, bo one się tam nie wyświetlają. Na naszych ekranach wyświetlają nam się tylko te symbole, które widzimy na ekranie, tym pierwotnym, który pokazuje nam prowadzący. Za małe obrazki. Przyjmujemy na klatę. Następnym razem okay. Się poprawimy. Przepraszam, nie dopasowałam, ale okej, okay, będę wiedziała. Dlatego też właśnie, bo o ile zdjęcia myślę, że były w porządku, tak faktycznie liczyłam się z tym, że tekst może być niewidoczny, dlatego jak najwięcej informacji też starałam się zawrzeć w pytaniu.
Tak naprawdę tam już, jeśli chodzi o treść, to były już dalsze informacje, ale ta główna informacja była właśnie zawarta przeze mnie już w pytaniu, bo wiedziałam, że może być problem właśnie z odczytaniem przez Was treści. No dobra, to sprawdzamy. A jeszcze jedna ważna informacja przy Kahucie. Tam trzeba zwracać uwagę, bo czasami te mylą nas wielkość słupków. Nie zawsze tam, gdzie jest duży słupek, to jest dobra odpowiedź. Dobra odpowiedź jest tam, gdzie jest taki krzyżyk, taki ptaszek. To trzeba o tym pamiętać, bo czasami więcej osób odpowie, że to jest nieprawidłowa odpowiedź i to nas myli. Okej, okay. Więc większość z tych newsów była fejkiem. I opowiem dosłownie po jednym zdaniu o każdym z nich, bo być może część widzieliście, ale być może niektórych nie. Więc tak, jeśli chodzi o pierwszy obraz, czyli te trumny, zdjęcie jest prawdziwe, mało tego, trumny są z Włoch, ale są z Włoch z 2003 roku, z Lampedusy i są to imigranci, którzy zginęli w katastrofie Kutra. Ale to zdjęcie krążyło w serwisach informacyjnych w 2013 roku i po prostu teraz ktoś je znalazł, podpisał, że to ofiary koronawirusa i to jest rok 2020 i rozeszło się. Kolejna, czyli trzecia w kolejności, czyli hiszpański lekarz, który mówił o tym, że w Hiszpanii będą odłączane od respiratorów osoby powyżej 65 roku życia, dlatego że tych respiratorów jest mało, więc trzeba podłączać osoby młodsze, bo tych starszych już nie warto. I tutaj jest akurat screen z Twittera, ale to był filmik, ale nie był to lekarz, ktoś, kto zaczął rozprzestrzeniać tę informację, podpisał, że to jest lekarz, ale to nie był nigdy lekarz, a ta informacja była po prostu łańcuszkiem i Ministerstwo Zdrowia Hiszpanii zdementowało tę informację, jest ona w zupełności fałszywa. Vicky Gabor, która inspiruje się Jarosławem Kaczyńskim, też nie jest prawdą. I tutaj portal, który walczy z fake newsami, o którym później Wam jeszcze Basia opowie i opowie też, jak sprawdzać, czy coś jest prawdą, czy fake newsem, ten portal skontaktował się z menadżerką Vicky Gabor, i która odpowiedziała, że Wiki w ogóle nie zabiera głosu w sprawach politycznych, więc nie jest to prawdą. I ostatnie zdjęcie Krystyny Pawłowicz w Jarocinie, które też swego czasu krążyło po Facebooku. No tutaj zdementowała to sama Krystyna Pawłowicz, która powiedziała, że owszem, słuchała Janis Joplin i Jimiego Hendrixa, ale w Jarocinie nigdy nie była i też wrzuciła na social media swoje zdjęcie mniej więcej w tym wieku, no wyglądała zupełnie inaczej, także nie jest to Krystyna Pawłowicz. Mało tego, można to zdjęcie znaleźć w Google'ach. Wrzuciło je do sieci gdzieś też dorosłe już dziecko tej pani. Jest to Amerykanka na jednym z festiwali amerykańskich w latach 70. I tylko jedna informacja z tych, które się pojawiły, była prawdą. Smutną niestety, tak, konwój wojskowy, który wywoził
wywoził ciała z Bergamo, dlatego że na cmentarzach w Bergamo po prostu nie było już, nie były w stanie przyjąć tak dużej ilości ofiar koronawirusa. Powiedzcie, jak wasze wyniki i jak wam się podobało? Na co daliście się nabrać? Trzecie miejsce, Agata. Gratulacje. Super. Justyna pisze, że na Krystynę Pawłowicz. Przyznaję się, ja też się dałam na to nabrać, jak pierwszy raz zobaczyłam na Facebooku. Ale też ponieważ lubię sprawdzać, tak, to zaczęłam szukać, czy faktycznie, a wiem, że też posłanka Pawłowicz jest dosyć aktywna na mediach społecznościowych, więc ona też bardzo szybko to zdementowała. Na pierwszą informację też piszę. Fajnie, ale chyba zbyt wolno reagowałam. To jest cenna informacja też dla mnie i też to, o czym mówił Kamil, że może faktycznie te 20 sekund to za krótko, tak? Też będę miała to na uwadze, tworząc kolejne quizy, żeby jednak dać więcej czasu do namysłu. Fajnie. Polecamy też bardzo. Zaczęłam się tym chyba bardzo u ciebie słyszeć. Słucham? Słyszę pogłos. Czy wy też słyszycie pogłos? Czy tylko ja słyszę pogłos? Jak tylko ja, to trudno. Jest pogłos. A teraz już teraz nie słyszę. Dobra. Już jest ok. Mi się też wydaje, że jest ok. Dobra. Zaraz o tym powiemy. Słuchajcie, ale jeszcze zanim powiemy o tym, jak poznać, czy nie, to trochę o tym, jak możemy stworzyć fake newsa, w jaki sposób możemy wykorzystać tą wiedzę, chociażby po to, żeby się uczyć, rozpoznawać, ale to też nam trochę pokazuje, jak takie fake newsy są tworzone i na co musimy zwrócić uwagę, żeby spojrzeć. Tak naprawdę często się na coś nabieramy, dokładnie tak. Zobaczcie, wrzucę wam dwa linki na czat i zaraz też wam pokażę, jak te narzędzia działają i jak prosto pozwalają nam stworzyć fake newsa, które możemy nabrać naszych znajomych, albo który możemy wykorzystać na przykład, żeby z dzieciakami uczyć się, jak taki fake news powstaje i jakie to jest proste, bo często to jest po prostu graficzna informacja. Muszę wam udostępnić swój pulpit, żebyście mogli zobaczyć te narzędzia. Dobra. Widzicie chyba dobrze z tego, co widzę. I zobaczcie, pierwsza strona Break Your Own News. Ona jest po angielsku, ale nie musimy znać języka angielskiego, żeby z niej skorzystać. Zobaczcie, mamy tutaj podgląd takiego właśnie newsa, który zaraz stworzymy. Widzimy, że tutaj jest jakiś live, jest wielki, krzyczący do nas breaking news, czyli taka wiadomość z ostatniej chwili, tytuł i jakiś żółty pasek pod tytuł. I zobaczcie, na przykład wpisuję tutaj w headline tytuł, na przykład dziś, co mogę napisać? O, wiem, dostałam dzisiaj taką wiadomość, słuchajcie. W Radomiu sprzedają
Drożdże. Drożdże 0,5 kg. Sprzedają. W sklepach. Przedłużony rok szkolny. Doskonale. Zmieniamy. Przedłużony rok szkolny. Rok szkolny. Od tego roku, od roku 2020, 2020 rok szkolny ma trwać 11 miesięcy. Ok? Więc mamy już wiadomość, mamy podtytuł, czego nam jeszcze brakuje? Oj nie, nie, ja też uważam, też jestem na nie, ale tworzymy fake newsa, pamiętajcie. I teraz mamy obrazek. Musimy wybrać obrazek. Tutaj mogę wybrać ze swojego komputera, jeżeli mam obrazek, który może mi ilustrować to zdjęcie, ale jeżeli nie, to na przykład mogę to zdjęcie znaleźć gdzieś w sieci. Żeby zrobić to zgodnie z prawem, nie łamać niczyich praw autorskich, musimy wejść na taką stronę, na przykład pixabay.com. I to jest taka strona, na której zdjęcia, które są dostępne na licencji CC0, co oznacza, że ich twórcy zgodzili się do tego, żeby wykorzystywać te zdjęcia, nawet bez podpisywania autorów. O samych prawach autorskich będziemy mieli webinar w przyszłym tygodniu, więc nie będę tutaj się skupić, ale od razu chcę wam pokazać dobrą praktykę, nie łamiemy praw autorskich. I na przykład wezmę sobie, poszukam zdjęcia szkoły. Poszukam zdjęcia szkoły. Przeglądam. Słuchajcie, myślę, że te dzieciaki tutaj siedzące. Pobieram to zdjęcie na swój komputer. Muszę powiedzieć, że nie jestem robotem. Dobra, ono już jest na moim komputerze. Wracam do tej strony generowania fake newsów. Wybieram plik ze swojego komputera. Klejam i zobaczcie. Mam już swojego fake newsa. Mogę go pobrać, mogę zalogować, wrzucić na Facebooka. Tu jak kliknę na żółte okienko, to on mi się pobiera. I zobaczcie, to narzędzie, ono może być też groźne i na to trzeba uważać, że jakby, żeby takiego fake newsa za bardzo nie rozprzestrzenić, więc bardziej się pewnie możemy bawić, zwłaszcza dzisiaj mając prima aprili, słuchajcie, piszecie, że szkoda, że tak późno, ale słuchajcie, znajomych jeszcze możecie wkręcić, jeszcze kilka godzin do końca dnia zostało. Więc to jest pierwsze narzędzie, o którym wam mówiłam. I drugie, generator fake newsów, wkręć znajomych w dziennik bulwarowy, wkręć znajomych w artykuł prasowy. O ile przy tym pierwszym narzędziu, myślę, że spokojnie możemy je wykorzystać dla dzieciaków, przy tym drugim zobaczycie, że te artykuły, które tutaj są proponowane, one nie zawsze są po prostu smaczne. No ale zobaczcie, wybieramy sobie. Twierdzi, że porwali go kosmici, domaga się policyjnej ochrony. Czemu nie? Wybieram. I zobaczcie, muszę tutaj wpisać dane, na przykład wpisuję swoje, Basia, tu mogę podać tylko pierwszą literę, żeby było jak w telewizji, jak w gazetach. Kobieta, miasto, wpiszę, bo zobaczycie dlaczego, to musimy się oczywiście zgodzić na regulamin i politykę prywatności. Tworzę artykuł. Czekamy. On nam się tworzy, mam nadzieję. Jest. I zobaczcie.
stworzył nam się całkiem niezły tekst. Jutro w lokalnym wydaniu drukowanym, a tu już mamy od razu online'ową wersję. Andrzej Malinowski 27 minut temu pisze. 33-letnia Basia K. twierdzi, że porwali ją, bo smici domaga się policyjnej ochrony. I mamy cały artykuł do mnie. Link już wrzucałam wyżej, ale wrzucam jeszcze raz, oczywiście. Proszę bardzo, jest link i do tej pierwszej też. Trzymajcie. I tutaj możecie sobie przejrzeć, możemy stworzyć, korzystając z dziennika bulwarowego, różne wiadomości. Ale one są mniej kreatywne. Myślę, że ta wiadomość Break Your Own News jest dużo bardziej kreatywna. I słuchajcie, teraz tak 5 minut dla was na stworzenie waszych fałszywych wiadomości. Przedłużony rok szkolny już poszedł. Pierwsze lepsze, Magdalena. Ja też myślę, że ono jest lepsze, daje nam dużo większy pokaz kreatywności. Słuchajcie, czas na was, na tworzenie waszych wiadomości. I tylko muszę teraz znaleźć, co się stało z moim Padletem. Już możecie zacząć tworzyć, a ja za chwilę udostępnię wam Padlet, na który chciałabym, żebyście wrzucali swoje pomysły, tak, żebyśmy mogli na nie popatrzeć. Ja tu, zobaczcie, już dwa wrzuciłam. Twoje. Barbara poleciała na księżyc. Brawurowa ucieczka przed koronawirusem. I drugie, 33-letnia Barbara K., pierwszą osobą sądownie uznaną za trolla internetowego. Skorzystajcie z jednego z narzędzi, które wam przedstawiłam i podzielcie się z nimi na Padlecie. Padlet. Wrzucam wam linka jeszcze raz. Beata pisze, że nie lubi fałszu pod żadną postacią. Okej, ja to traktuję jako żart. Ale masz prawo oczywiście nie lubić. Wchodzicie, pobierzecie swoją wiadomość, to zobaczcie tutaj na Padlecie. Klikamy na ten czerwony krzyżyk i możemy dodawać kolejne wiadomości. Ja dodam ten o roku szkolnym, jeszcze jej chyba nie pobrałam. Pobrałam już. Świeżam, bo widzę, że już się pojawiają pierwsze prace. Jutro 20 stopni ciepła. Monika kocha Damiana. Damian, przyznam, że też kocham Monikę. Super. Aleksandra pyta, jak pobrać. Basia, pokażesz jeszcze raz. Tak, wracam. Tutaj pod spodem, zobaczcie, jest taki żółty przycisk Download. Jak w niego klikniemy, to nam się pobierze. I zapisze się w takim miejscu, w którym zapisują wam się pobrane pliki. Czy to jest, to bardzo różnie zależy od ustawień waszego komputera. Dzięki, Monika, cieszymy się bardzo, że ci się podoba. Wracam na naszego Padleta, żebyśmy widzieli, co tam dodajecie. Tu część z was wpisuje bez po prostu same notki. Trzydniowy dzień pracy. Wow, dla nauczyciela. Więcej niż 24 godziny. To naprawdę wyzwanie. Jutro 20 stopni ciepła. Super.
Beata, nie masz Downland. A spróbuj pod niżej? Albo spróbuj odświeżyć, bo nie wiem. No, nie, ja wam udostępniam swój ekran na żywo. Możesz jeszcze spróbować kliknąć na, czy tak się da? Da. Kliknąć na zdjęcie prawym przyciskiem myszy i wtedy się pojawia albo zapisz grafikę jako, albo zapisz jako i możemy wtedy ją w jakimś miejscu zapisać. Kasia miała lwa. Dobra. O, rok szkolny, tu też coś z egzaminami zapewne. Nie piszcie takich, że z wyboru odwołane, bo ja ostatnio nie sprawdzałam wiadomości i mogę się nabrać. Anonimus tutaj widzę skomentował, że Barbara poleciała na księżyc i ma święty spokój. Wybory odwołane, okej, żart. Dziękuję za sprostowanie. Jak się nazywała strona z bezpłatnymi grafikami? Pixabay. Już wrzucam link. Ona niestety znowu ma tą wadę, że musimy wpisywać po angielsku sformułowania, bo wtedy nam więcej wyszuka, ale nawet jeżeli nie znacie angielskiego, to po prostu korzystajcie z Google Translatora. Prima aprilis przeniesione na 1 czerwca. Piękne. Dobra, poczekamy jeszcze na lot na Plutona, lot w kosmos. Dzisiaj odbył się pierwszy lot na Plutona, super. I słuchajcie, jedziemy dalej. W międzyczasie możecie jeszcze dodawać zdjęcia i będziemy tutaj zaglądać jeszcze pod koniec webinaru. Mam nadzieję, że to była dla Was miła odskocznia i dobra zabawa. W ten sposób też możemy czasami się pobawić. Wracamy do naszej prezentacji. Na razie przestanę udostępniać. Ok, tu sobie to zminimalizuję i wracam do prezentacji. Dobra. Małgorzata, nie umiesz dodać zdjęcia, to jeszcze wrócę na szybko. Jak tutaj, jak dodać zdjęcia na Padlecie? Wchodzimy na Padleta i przy tym jak jesteśmy, jak mam przedłużony rok szkolny, zobacz na przykład u mnie, albo dodam nowe, będzie lepiej. Dodaję prawym. Title, tu wpisuję tytuł, mogę coś dopisać i na przykład tą strzałeczką taką do góry wybieram i wtedy tu po prawej stronie otwiera mi się skąd mogę wybrać zdjęcie. Pick file mówi mi skąd dobieram zdjęcie. I mogę coś ze swojego komputera wybrać i dodać. Maja pisze, wszystko można zrobić, trochę to przerażające. To fakt, dlatego też właśnie zwracamy uwagę na to, żeby być uważnym i nie wierzyć ślepo, tylko sprawdzać. I też będziemy podpowiadać Wam, jak sprawdzać takie fake newsy. Dobra. Przestałam udostępniać ekran, prawda? Czy cały czas się udostępnia? Nie, już jest prezentacja. Jest prezentacja, dobra. Piszecie, że internet kłamie. No to nie internet kłamie, tylko ludzie, którzy z niego korzystają.
A niestety jakby jest dużo, właśnie możemy robić fajne rzeczy i kreatywne, nawet takie tworzenie fake newsów, czy po prostu żartów, czy kreatywnych wiadomości, bo one nie muszą być fałszywe, możemy po prostu stworzyć w ten sposób, nie wiem, na przykład zrobić tak informację o naszym ślubie i wysłać w postaci zaproszenia w taki kreatywny sposób. Więc widzę dla tego narzędzia różne zastosowanie. Ono może być oczywiście niebezpieczne. Bardziej chciałabym je pokazać, właśnie trochę, żeby pokazać, jak prosto jest stworzyć wiadomość, którą możemy wrzucić do internetu i która zacznie żyć swoim życiem. Twoje propozycje to już było. Słuchajcie, tu wrócimy na koniec, jeżeli nam zostanie czasu do tej gry. Wrzucę wam na ten moment tylko link, albo wrzucę go wam na koniec, wrzucę wam teraz i potem wrzucę wam na końcu, żeby wam nie uciekł. To jest gra, która nas doskonale uczy i pokazuje, w jaki sposób fake newsy możemy tworzyć, jak one łatwo się rozprzestrzeniają. Będziemy, więc jeżeli dostarczy nam czasu, to jeszcze do tego wrócimy. I właśnie, słuchajcie, pytaliście o to, co zrobić, ale jeszcze zanim co zrobić, to w ogóle dlaczego dajemy się nabrać? Dlaczego wkręcamy się w te fake newsy, które tak łatwo pojawiają się w internecie i zaczynamy wierzyć w to, co ona jest? Przede wszystkim pierwsza rzecz, którą trudno nam jest zaprzestać, no to takim naszym naturalnym odruchem jest, Joanna pisze, czy jesteśmy, czy nas słychać? Dajcie znać, że słychać. Słychać, dobra, dobra, super. Oczywiście. Słuchajcie, naszym takim naturalnym odruchem, który mamy wbudowany w zasadzie po prostu w siebie, jest, no, że jeżeli coś widzę i coś słyszę, no to wierzę, że to jest prawda, bo mogę zobaczyć, bo mogę dotknąć. I teraz możemy bardzo dużo zobaczyć, a to nie zawsze jest prawda. Ale poza tym to jest też tak, że właśnie nie dość, że lubimy wierzyć w to, co do nas dociera, to też nie lubimy się przeciążać poznawczo. Znaczy mamy tyle pracy i nasza głowa ma tyle pracy, że jeszcze zastanawianie się nad każdą wiadomością, która do nas dociera, czy ona na pewno jest prawdziwa, czy fałszywa, no wymaga od nas bardzo dużo czasu i wymaga od nas zaangażowania i nie zawsze nam się po prostu chce. Poza tym czasami jest tak, że te fake newsy są takie zgodne z tym, co my myślimy o świecie, zgodne z tym, co uważamy na dany temat. I w związku z tym, jeżeli one tylko utwierdzają nasz pogląd, utwierdzają nasz sposób myślenia, tym łatwiej jest nam w nie uwierzyć, tym trudniej jest je podważyć, no bo jeżeli ktoś myśli, potwierdza moje myślenie, to dlaczego to ma być nieprawda? No ja tak myślę, on tak myśli, generalnie to jest prawda. Bo słyszymy po raz kolejny. To jest to, o czym mówiłam, że tą największą bronią przeciwko fake newsem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania, bo jeżeli słyszę raz, nie uwierzę. Jeżeli usłyszę dwa razy, no to gdzieś tam może mi się zapalić lampka. Ale jak słyszę już piąty, dziesiąty i piętnasty raz i widzę to samo zdjęcie, mówię, kurczę, no tyle osób je upowszechniło, to rzeczywiście to może jest prawda. Jest takie powiedzenie o koniu, nie, że jak ci mówi jedna osoba, że jesteś koniem, to się nie przejmuj, jak ci mówią dwie, to zacznij się zastanawiać, ale jak już trzy, to i ci kup siodło. I tu jest trochę podobnie, że jak słyszę to kolejny raz, to jednak łatwo mi jest uwierzyć w to, że ten fake news, który być może na początku nawet jakby wzbudził taki znak zapytania w mojej głowie, jednak jakby przestaję wątpić, a zaczynam wiedzieć, że to jest. To o tym trochę już mówiłam, o tym przeciążaniu poznawczym.
ale tym, że po prostu dociera do nas bardzo dużo informacji. To jest też zasługa mass mediów i zasługa internetu, że w tej chwili liczba informacji, które do nas docierają każdego dnia, jest ogromna i niemalże każdego dnia powstaje więcej informacji niż poprzedniego dnia było w ogóle. W związku z tym nie jesteśmy w stanie się obronić przed tą bombą informacyjną, która do nas dociera. I co więcej, to się trochę łączy z tym, że lubimy, znaczy, że utwierdzamy się, jak ktoś wzmacnia nasze poglądy, to utwierdzamy się w takim myśleniu, ale też żyjemy w bańkach informacyjnych. Co to znaczy? To znaczy, że zarówno otaczamy się takimi ludźmi bardzo często, którzy myślą podobnie do nas i którzy są do nas podobni w różny sposób, ale tak samo działają algorytmy w sieci, że podają nam te informacje, które są zgodne z nami, z naszym myśleniem. W związku z tym żyjemy w takiej bańce, która pokazuje tylko ten kawałek świata, a nie pokazuje nam tego zupełnie, zupełnie innego. Też dlatego, że czasami jest nam trudno z takim myśleniem. To bardzo często się widzi na Facebooku, że przy różnych trudnych tematach, ja na przykład wśród swoich znajomych widzę, że dzielą się informacją albo jakąś opinią, tam zaczyna się jakaś dyskusja pod tym postem. Po czym się okazuje, że no jednak po dzisiejszym dniu podjęłam decyzję, że usunęłam ileś tam osób ze swoich znajomych, bo nie myślą tak samo jak ja, bo mnie obrażali albo bo ich poglądy coś tam. I trochę czasami wycinamy z tej swojej bańki osoby, które mogłyby nam pokazywać inne poglądy, wycinamy je z tej swojej bajki. Romualda pisze, że żyjemy zbyt szybko. No właśnie, dokładnie tak. To jest to, że zbyt dużo informacji do nas dociera. Nie jesteśmy w stanie ich przetwarzać, nie mamy czasu na to, żeby się nad nimi zastanawiać. No jest jeszcze jedna rzecz. Zawsze może zostać taki znak zapytania, czy taka myśl, że no niby to fake news, niby wiem, że tam próbują mnie nabrać, ale a jeżeli w tym jednak jest ziarnko prawdy, jeżeli naprawdę mi zamkną te miasta, to co? Znaczy to czy na przykład nie chcę jednak wyjechać, albo czy jednak nie warto pobrać tych pieniędzy? I myślę, że to trochę w ten sposób tak się działo. Akurat z tym newsem właśnie ktoś z was też pisał, że u was nie ma w bankomatach pieniędzy. Jak się upewnić, że informacja jest prawdziwa? Już za chwilę o tym będę mówić. Nie zawsze wszystko jesteśmy w stanie sprawdzić. Co robić? Dokładnie tak. Słuchajcie, to gdzie jest Padlet? Jest gdzieś link, już wrzucam do Padleta w międzyczasie. O, widzę, że tu szalejecie. Zaraz wrócimy pooglądać wasze prace. Proszę bardzo, Padlet. Jak się chronić przed fejkami? Słuchajcie, są trzy strony, z których warto korzystać, które nam pokazują takie, to są tak zwane strony fact-checkingowe, które takie powszechnie znane wiadomości bardzo często opisują i pokazują, co w nich jest prawdziwego, a co jest nieprawdziwego. Wiem, że to, co teraz tu mam napisane, myśl racjonalny, sprawdzaj wiarygodność, zaglądaj do różnych źródeł, no to są takie banały, znaczy, bo wiecie, to nie jest tak, że przy fake newsach wymyślimy rozwiązanie i jakby jest kilka rzeczy, które będziemy sprawdzać, ale najważniejsze jest nasze myślenie racjonalne i nasze krytyczne myślenie i to zaglądanie do różnych źródeł, chociaż ono może być złudne, bo czasami z jednej na drugą stronę nam się, jakby jedna strona powtarza za drugą, tak na przykład było przy Błękitnym Wielorybie, że można było znaleźć jedna strona powoływać na drugą, ale można było dotrzeć do pierwszego źródła, które było prawdziwe. Znaczy jakby jedno jedyne. I słuchajcie, te strony, które wam pokazałam, które pozwalają nam na weryfikowanie naszych wiadomości, czy tego, co się do nas, tego, co do nas dociera, już wam pokazuję. Zobaczcie, pierwsza z tych stron sprawdzam.afp.com.
To jest taka strona prowadzona przez francuską agencję prasową. Ona sprawdza różne informacje. I zobaczcie, tutaj na przykład mamy dezinformację o koronawirusie. Plotki, mity oraz błędne informacje rozprzestrzeniają się w sieci szybciej niż sam koronawirus. Publikujemy artykuły, które obalają najbardziej popularne mity w sieci. Jak sobie pojedziemy, to wam tylko pokażę, ale już zachęcam do poczytania później w wolnym czasie. I one nam mówią, nie, targ w Indonezji nie ma nic wspólnego z koronawirusem. Nie, to jest jeden artykuł, jak tam wejdziemy, to będzie. Fundacja Billa Gatesa nie finansowała, nie stworzyła symulacji pandemii itd., itd. Zobaczcie, oni sprawdzili, zweryfikowali na ten moment 23 wiadomości dotyczące koronawirusa. Więc jeżeli coś nas niepokoi, warto wejść na jedną z tych stron. Przy konkrecie 24, jeżeli znowu z czymś mamy problem, to wchodzimy, zobaczcie, możemy po pierwsze szukać, po drugie możemy tutaj po prawej stronie zrobić zgłoś do sprawdzenia. I możemy albo przesłać plik, podać link do materiału, komentarz, adres e-mail i poprosić o pomoc dziennikarzy, którzy zajmują się sprawdzaniem wiadomości, docierają do źródeł, szukają pierwotnych informacji, skąd dana informacja wyszła, kto był pierwszy, który zaczął na przykład udostępniać taką informację. Demagog, akurat tu mam nieotwarty, to jest ta trzecia strona, którą wam podałam, ale z której też warto korzystać. Oni zajmowali się głównie newsami politycznymi, w tej chwili też już często korzystają z różnych innych. Więc to jest pierwsza rzecz, którą możemy zrobić. Sprawdzić, co na ten temat już powiedzieli inni. Ale co więcej, o tu mieliśmy właśnie tą stronę. Jak przeciwdziałać? To już powtarzałam kilkakrotnie, że naszym właśnie, dlaczego mamy sprawdzać i dlaczego te strony najpierw, co dalej? Bo najważniejsze jest ograniczenie rozprzestrzeniania fake newsów. Czyli zanim podam dalej, zanim powiem, że słyszałam, że widziałam, czy kliknę udostępnij i przekaż swoim znajomym, czy dostanę SMS-a i roześlę go do całej swojej skrzynki adresowej, to na przykład sprawdzam na tej stronie, co oni powiedzieli. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, czyli to, o czym wam powiedziałam, dlaczego dajemy się nabrać na te fake newsy, to jest to, co nam daje, pozwala na wzięcie takiego oddechu i myślenie, okej, dużo informacji do mnie dociera, wszyscy myślą tak samo jak ja, ale coś mnie w tej informacji niepokoi. Znaczy pierwsza rzecz w ogóle, taka krytyczna, każdy musi myśleć, dokładnie Joasia, ja się z tym totalnie, totalnie zgadzam, bo pierwsza to jest w ogóle taka, wiecie, poza świadomością w ogóle jeszcze jaka jest moja reakcja, czy gdzieś bardzo często Monika Goraj, lista uczestników, uczestnikach, widzę, że jesteś Monika, więc tym jesteś na liście. A jeżeli się wpisaliście na czat, spiszemy was też z czaty, jeżeli się nie widzicie z nucem, damy radę. Czy nie wzbudza mi takiego, kurczę, czy jednak coś tam, coś mnie niepokoi, coś mi nie gra, coś mi się nie podoba. I to jest taka pierwsza rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę i nad nią się zastanawiać. Ale co więcej, w ogóle rozważamy źródło. To już taki fact checkingowy, co sprawdzam, żeby sprawdzić, czy to jest fake news, czy to nie jest fake news. Czyli rozważam źródło, sprawdzam, skąd dana informacja pochodzi. Czy to jest jakiś portal powszechnie znany, czy nagle się dopiero po raz pierwszy pojawił. Czy osoba, która, czy mamy imię i nazwisko tej osoby, na przykład, która napisała dany tekst, czy daną wiadomość. Jeżeli mamy, to na przykład możemy sprawdzić, czy ta osoba pisała wcześniej jakieś informacje, czy to jest jakaś jedna, jedyna jej informacja. To, co jest bardzo ważne, a na co właśnie brakuje nam czasu i czytamy bardzo często same tytuły i nagłówki,
A niestety media robią tak, że w nagłówkach często informacje nie do końca są prawdziwe, albo są tylko takie klikalne, czyli sensacyjne, które mają nas zachęcić do tego, żeby wejść dalej, ale czasami nam się nie chce, czasami nie mamy na to czasu, ale jednak ten nagłówek nam zostaje i na podstawie jego budujemy sobie wiadomość tego, co jest w sieci. Ocenić pomocnicze źródła, czyli sprawdzam, czy inne źródła podają te informacje, albo do jakich źródeł odwołuje się mój tekst. Czy to są w ogóle fakty, czy są to opinie? No i sprawdzić datę publikacji, czy te informacje są aktualne, są z dzisiaj, czy z ostatniego czasu, czy na przykład nie są sprzed 2 lat, albo z jeszcze zupełnie innego czasu. To, co jest ważne, no to właśnie, czy też nie widzicie listy uczestników. Musicie sobie przesunąć czat ewentualnie do dołu i wtedy zobaczycie uczestników. Monika, ja widzę, że ty jesteś wpisana. Jola, ciebie widzimy tylko jako Jolanta, więc jeżeli się nie podpisywałaś w międzyczasie na czacie, to wpisz swoje imię, nazwisko i nuc. Upewnić się, czy nie mamy do czynienia z satyrą, bo czasami ktoś po prostu robi sobie żart, tak jak wspomniany przeze mnie serwis Aż Dziennik. To nie jest źródło informacji, to jest po prostu taki dziennik satyryczny. Kolejna rzecz, no to zastanowić się, co ja myślę. Przemyśleć swoje uprzedzenia, czyli jaki mam pogląd, nie wiem, na przykład na migrantów. Czy ta informacja, która do mnie dociera, wzmacnia moje myślenie? Jeżeli wzmacnia, to czy na pewno jest prawdziwa? Bo jeżeli ona jest zgodna z moim myśleniem, to może po prostu tylko mi jest wygodnie w to wierzyć, ale nie zawsze to jest prawda. Zapytać ekspertów. Pokazałam wam te 3 strony, z których możecie skorzystać, ale też zawsze można, jakby mamy dostęp do różnych ekspertów i to w zależności od tego, jaka to jest wiedza, to zapytać kogoś, kto po prostu ma większą wiedzę na ten temat niż my i nie bać się tego też, że możemy nie wiedzieć, bo mamy do tego totalnie prawo, żeby czasami mieć jakieś trudności. No i zweryfikować zdjęcia, bo ta aktualność wiadomości to jest jedna, a weryfikacja zdjęcia to jest druga rzecz. To jest tak jak na przykład z tym zdjęciem z trumnami z Włoch, którym możemy się nabrać. I teraz jak to zrobić? Zobaczcie, znowu wam udostępnię swój pulpit, żebyście mogli zobaczyć. OK. Nam kręci. Słuchajcie, jak wejdziemy na stronę wyszukiwarki Google, ale na przykład, ale właśnie z tym początkiem images, czyli obrazki, o już widzicie, to możemy wyszukiwać przez słowa i wtedy pokaże nam się różne grafiki, jak tu wpiszę na przykład most, zobaczcie. To w ogóle warto wiedzieć, czasami jak szukamy zdjęć ilustracyjnych, to możemy też wyszukiwać samych obrazków. To też tu można kliknąć grafika. Tu mamy wszystko, tu klikamy grafika. Ale druga rzecz, którą możemy zrobić, to możemy pobrać, wrzucić jakieś zdjęcie. Jak klikniemy, zobaczcie, tu jest ikonka aparatu na górze, widzicie? Nie widzicie, jak ja ruszam myszką, ale na górze mamy lupkę, mikrofon i aparat i jak kliknę w aparat, to mogę wpisać adres obrazu albo na przykład przesłać adres. Wybieram plik i zobaczcie, na przykład wrzucę te swoje dzieci, które dzisiaj pobierałam. Klikam otwórz. I to jest wyszukiwanie obrazem. Czyli wyszukiwarka wyszukuje mi, gdzie te zdjęcia już wcześniej się pojawiły. Zobaczcie, tu jest na przykład, już widzę, że on w 2018 roku na pewno gdzieś się pojawił.
tu jakaś strona pełnomacnik.org korzystała z tego zdjęcia i tak dalej, mogę zobaczyć, czy to zdjęcie jest nowe, czy zostało już wcześniej wykorzystane. Więc warto wiedzieć, że możemy też wyszukiwać nie tylko przez hasła, ale możemy też wyszukiwać przez zdjęcia. Martyna pisze, że trzeba przenieść obrazek i upuścić w wyszukiwarce. Można. Można też tak, a można też tutaj po prostu przez wgranie zdjęcia. Więc to jest warto wiedzieć, bo może Wam się kiedyś przydać do sprawdzenia, czy dane zdjęcie już się kiedyś pojawiło, czy się nie pojawiło. I teraz, jak wykorzystać tą wiedzę w ogóle z dziećmi? Kilka takich prostych przykładów, bo właśnie sami mówiliście w międzyczasie, że w internecie mamy mnóstwo informacji, ale najważniejsze jest włączenie myślenia. I to, co pierwsze możemy zrobić, tak jak sobie, jakby jak w ogóle takie weryfikacje robić i od czego możemy zaczynać, to na pewno, o chyba nawet nie poszukam, miałam jeszcze poszukać jakichś stron, zapomniałam, przepraszam. Takie są zabawy z wyszukiwaniem różnic. Znajdź 5 różnic, znajdź 10 różnic. To może być pierwsza rzecz, gdy mamy, na pierwszy rzut oka wydaje się, że to są te same obrazki, nie? Ale jak zaczynamy się przyglądać i wymaga to od nas skupienia, wymaga przyjrzenia się detalom, żeby znaleźć, że to wcale nie są te same obrazki. Więc to może być pierwsza rzecz, którą robimy z dzieciakami. Druga rzecz, możemy przygotować różne tytuły prasowe albo i jeszcze być bardziej takim złośliwym, bym powiedziała, i nie tylko je na przykład wypisać, ale też powycinać tak, żeby wyglądały jak były wycięte z gazet i wziąć kilka, które są prawdziwe, które faktycznie pojawiły się w wiadomościach i część, które niekoniecznie. I oczywiście możemy tu wziąć po prostu takie tytuły, które są dzieciom bliskie, a które dotyczą ich, niekoniecznie muszą dotyczyć pandemii koronawirusa czy czy liczby trumien we Włoszech. Kolejna rzecz, zobaczcie, jest taka strona, być może ją znacie, GeoGuessing. To jest taka strona, w którym zgadujemy, gdzie dane zdjęcie zostało zrobione. Znowu będę Wam pokazywała swój pulpit. Już wrzucam link, oczywiście, Danuta. Proszę. I zobaczcie. Tutaj wcześniej zgadywałam, tam jak się możemy się logować, bądź bez logowania grać. Dostajemy zdjęcie. I naszym zadaniem jest zgadnięcie, gdzie to zdjęcie zostało zrobione. Możemy trochę oddalić. To się zawiesiło, oddalanie, nie chce mi się oddalić. Możemy przybliżyć, możemy oddalić, możemy się poruszać w prawo, w lewo. Po co? Po to, żeby zwrócić uwagę na te szczegóły. Zgadujcie, gdzie to zdjęcie mogło być zrobione. Zaraz spróbuję odnaleźć taki trochę. O, tutaj. Nie tutaj. Czekajcie. Muszę się trochę poprzesuwać. O. Jeszcze. Zobaczcie, tutaj mamy taki General Admission, Adult Members, Senior, US Veteran, US College Student. Tu mamy jakiś trawnik, tu mamy jakiś park. Dużo ludzi, duży budynek.
Muzeum, Louvre, Chiny, Paryż, Paryż, Nowy Jork, Nowy Jork. Niełatwo, nie? Ja myślę, że jest to pierwsze wyjście do kina po gorące. Piękne. Central Park, Nowy Jork. I słuchajcie, potem klikamy na mapę, ja ją tutaj powiększę i oznaczamy, gdzie to zdjęcie zostało zrobione. Ja myślę, że to jest gdzieś w Stanach, bo tam było napisane US Veterans, czyli weterani Armii Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy Nowy Jork, ale spróbujmy. Strzelę, że w Nowym Jorku. Kliknęłam, klikam zgaduj. O, zobaczcie, 913 metrów. Trafiliśmy. Kilka osób podpowiadało, że to jest Nowy Jork. Ja tutaj, jak się okazało, nie zrobiłam bardzo bliskiego podglądu. Zgadywałam, że to, znaczy kliknęłam, że to jest gdzieś przy World Trade Center, a to jest przy troszeczkę bardziej na w stronę dolnego Manhattanu. I mogę grać kolejną rundę znowu i sprawdzać, zwracać uwagę, to nie jest proste, prawda? Bo czasami możemy totalnie przestrzelić, bo na przykład nic nam nie podpowie. Zobaczcie, tu mamy następne zdjęcie. Trochę musimy mieć wiedzy o świecie, żeby próbować rozpoznać na przykład, co ta architektura nam przypomina. Dobrze jest znaleźć jakiś napis, bo czasami napisy, chociaż nam podpowiadają kwarantanna, puste ulice, no trochę tak. Napisy nas czasami nakierowują, bo jak znajdziemy, że właśnie tak jak tam było US Veterans, o zobaczcie, tu mamy flagę, dwie flagi nawet. Mamy flagę amerykańską i flagę chyba Ukrainy, jeżeli się nie mylę. Ale popatrzcie też na samochody, są wielkie samochody żywego ducha. No tu są jakieś dzieci, zobaczcie. Ja też nawet nie wiem, czy to jest dziecko, to jest jakieś jedwogródko. I tutaj przesuwam się strzałkami i sobie chodzę po tej ulicy, przyglądam się, gdzie coś zostało zrobione. Tu będzie jakiś napis. Nie mogę tam pójść. Nie mogę tam pójść. I znowu strzelam, gdzie to jest. No to myślę, że to jest gdzieś w Stanach, skoro jest amerykańska flaga, ale nie mam pojęcia gdzie. Strzelę, że gdzieś koło Chicago. Zobaczymy, co nam odpowie gra. O nie, czyli mogę tylko dwa, zobaczcie. Nie wiedziałam tego. A nie, czekam. Okej, okay, continue to game, bo on nie chce, żeby głoszyć. Słuchajcie, no tylko o 967 kilometrów. Trzeba się zalogować, cała strona jest free. Ona jest ograniczona. Dziennie możemy wygadywać 5 razy i tak zobaczcie, jak mi się pojawiło, że chciał mnie przekonać do tego, żebym kupiła, bo wtedy będę miała więcej funkcjonalności, ale musiałam poczekać 20, nawet nie, kilka, 5 sekund chyba i pojawiła mi się odpowiedź. Więc tutaj możemy po pierwsze sami ćwiczyć naszą spostrzegawczość, naszą umiejętność, ale też możemy, zwłaszcza jak mamy dzieciaki, to też zdalnie też możemy próbować, ale zwłaszcza kiedy jesteśmy w klasie, możemy jakby ćwiczyć zwracanie uwagi na te poszczególne szczegóły, na co możemy zrobić. Test na fake. To jest taki artykuł, który ostatnio się ukazał na stronie CEO, Centrum Edukacji Obywatelskiej. I tam jest 9 punktów, które zwracają naszą uwagę, gdzie, na co zwrócić uwagę, kiedy czytamy jakąś wiadomość. Maja tam bardzo dokładnie przeprowadza analizę jednej z wiadomości. I on, myślę, że sam sobie tekst jest za trudny dla dzieciaków, z którymi wy na co dzień pracujecie, ale myślę, że może być dużą inspiracją do tego, jak z dzieciakami popracować i który wam zwróci uwagę na to,
w którą stronę iść. Więc to kilka takich bardzo krótkich pomysłów, ale mam nadzieję, że coś z nich weźmiecie też do pracy i teraz w trakcie nauki zdalnej, jeżeli pracujecie z dzieciakami, na pewno jakoś pracujecie, głupie zdanie, jeżeli pracujecie, i później, kiedy już będziemy mogli wrócić do szkoły w nieprzedłużonym roku szkolnym. Gdzie dowiedzieć się więcej? Tu Wam tylko wrzucam od razu linki i tutaj szybciutko o nich opowiem. Dedukcja, Sherlock i fatalne fake newsy. To jest gra, myślę, że dla starszych dzieciaków. Blog Marcina Napiórkowskiego. Marcin Napiórkowski to jest profesor, który zajmuje się fake newsami i dzieli się swoją wiedzą i informacjami. Media Ja, Szkoła Krytycznego Myślenia, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt zajmujący się stricte fake newsami. Indeed Media Watch to kolejny projekt przyglądujący się tutaj akurat konkretnie pracy mediów i to, jak media do nas mówią. Stowarzyszenie Demagog, o którym już byłam, i Akademia Demoskatora. Jeżeli chcecie jeszcze więcej popracować, pouczyć się, to jak najbardziej warto i tam. Okej, to ja na zakończenie jeszcze kilka słów powiem o moim ulubionym rodzaju fake newsa, czyli deepfake'u. Ulubionym dlatego, że jest zdecydowanie większym wyzwaniem jego weryfikacja. Czy jest Wam znane takie określenie jak deepfake? Kojarzycie? Okej, okay, nie. No właśnie, fake newsy już wszyscy dobrze znają. Deepfake jest czymś stosunkowo nowym, bo pojawił się pod koniec 2017 roku. I to jest deepfake to tworzone przy pomocy sztucznej inteligencji nagrania audio albo filmy z udziałem ludzi. I te nagrania wyglądają tak, jakby były prawdziwe, a zupełnie nie są. Bohaterowie tych filmów, postaci na nich mówią zupełnie coś, czego by tak naprawdę nigdy nie powiedzieli. I ta manipulacja niestety jest już coraz lepsza, o ile kiedyś trzeba było naprawdę sporych umiejętności, bardzo dobrego sprzętu, żeby takie nagranie wytworzyć. Tak teraz wystarczą już dosyć proste, no powiedzmy proste aplikacje, no dużo, dużo prostsze niż kiedyś, tak? Kiedyś na przykład, żeby stworzyć taką postać, która będzie mówiła, w której usta będzie można wkładać nieprawdziwe informacje, żeby ją stworzyć, trzeba było mieć dużo zdjęć takiej postaci z różną mimiką, z różnymi emocjami, z różną modulacją głosu. Teraz już właściwie to nie jest potrzebne. Są potrzebne dużo prostsze rzeczy. Pokażę Wam teraz, jak wygląda taki deepfake. Pokażę Wam krótki filmik z Barackiem Obamą. Przepraszam, muszę udostępnić. Okej. Czy już widać mój ekran? Jeszcze nie. Już widać. Dobra. To już odpalam. Filmik krótki, minuta z kawałkiem. You're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right. Ben Carson is in the sunken place. Or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but
Someone else would. Someone. Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Okej. Okay. Dla tych, którzy może nie do końca zrozumieli, to tylko tak pokrótce powiem, że tutaj fałszywy Barack Obama przestrzegał przed tym, że mogą powstawać takie filmy z fałszywym Barackiem Obamą. Co ciekawe, skąd się wzięły w ogóle deepfake'i? Pierwsze deepfake'i pojawiły się w branży pornograficznej, gdzie został wprowadzone do aktorów, tam, aktorom tam grającym zostały wprowadzone twarze celebrytów. Ale tak jak widać, już teraz idzie to w takim kierunku, że będą i są już wykorzystywane te deepfake'i w innych branżach, właśnie chociażby w polityce, żeby dyskredytować przeciwników, ale też mogą być wykorzystywane przez cyberprzestępców i tutaj na przykład nagrania audio bardziej nawet niż wideo, gdzie jakiś czas temu był taki tekst w Wall Street Journal, który informował o dokonanym przestępstwie właśnie za pomocą metody deepfake, gdzie przy użyciu cyfrowej modulacji głosu osoba podszywająca się pod prezesa brytyjskiej firmy energetycznej zleciła wykonanie przelewu o wartości 1 000 000 zł. Problem w tym, że właśnie przed tymi deepfake'ami trudno nam się obronić, bo jak widać są naprawdę nieźle zrobione, a technologia idzie naprzód i będą jeszcze lepsze, dlatego też przede wszystkim bądźmy uważni, miejmy świadomość, że są takie zagrożenia. Wiemy już, jak się bronić przed fake newsami, więc wierzę też w to, że damy radę się obronić i przed deepfake'ami. I też wierzę w to, że skoro sztuczna inteligencja była w stanie stworzyć deepfake'i, to będzie też w stanie je rozpoznawać i bronić nas przed nimi. No musimy też pamiętać, że sztuczna inteligencja też jest dziełem człowieka, to my ją uczymy, jak się uczyć i podpowiadamy, więc ja wierzę, że jednak jesteśmy w stanie nad nią zapanować. W tym ostatnim materiale, tym Akademii Demoskatora, oni tam też mają materiał o tym, jak rozpoznawać wideo i na co zwracać uwagę, więc możecie popatrzeć. Jest też taki kanał prowadzący przez polskiego youtubera, nazywa się Control Alt Delete. I on tworzy takie, zaraz wam wrzucę, spróbuję linka. On tworzy takie właśnie wideo, wykorzystując sztuczną inteligencję. Nie zawsze z ludźmi, ale też z postaciami z na przykład z kościołem i z jakimiś postaciami z gier czy z filmów. Już wam wrzucę link. Nie, tak wam nie wrzucę, bo za chwilę wam znajdę.
Więc do tego, do sprawdzenia i spojrzenia się zachęcamy. I mamy jeszcze dosłownie 7 minut, więc dwie rzeczy jeszcze Wam pokażę. Jedna rzecz, to chcę Wam pokazać Wasze prace, bo przed chwilą weszłam na naszego Padleta i widziałam, że powstały tam kolejne prace, kolejne pomysły kreatywne. Zakaz wyprowadzenia psów, psy mówią dość, prima aprilis 10 maja, kot rozsiewa koronawirusa, weekendowe wyprzedaże, od września podwyżki, nauczyciele z pensją 25 tysięcy złotych, nie, 10 tysięcy złotych. Piękne. To już widzieliście, udowodniona, że czekolada zwalcza koronawirusa. Cudowne lekarstwo na wyciągnięcie ręki. Piękne. Więc jeszcze mamy załamanie pogody nad Polską po zaskoczeniu szczytnym. I na przykład do mnie przemawia ten fake news z czekoladą i mimo, że wiem, że to fake news, ale może być ziarenko prawdy, ja sobie zaraz spróbuję zjeść chociaż kawałek czekolady. No, nie zaszkodzi, a może pomóc. Więc super, dzięki za te wszystkie Wasze pomysły i kreatywne prace. I ostatnia rzecz na zakończenie, którą chciałam Wam pokazać. W międzyczasie już Wam wrzucałam link, ale skończył. Znaczy nie chciałam Wam tego pokazywać, bo bałam się, że się skończy czas. To jest taka gra stworzona przez Holendrów, ale jak widzicie jest po polsku. Są badania mówiące, że osoby, które korzystają z tej gry, to dużo szybciej potem rozpoznają fake newsy. I zobaczcie, jak klikniemy, wchodzicie na stronę, którą Wam wpisałam, zagraj w grę. Tutaj będziemy się wcielać w fake newsowca, rozmawiać z naszą grą. Hej, chcesz zostać królem fejków i dezinformacji? Zgadza się, no jasne, że chcę. Niech zgadnie, pewnie coś cię denerwuje, trudno w dzisiejszych czasach nie czuć odrobiny frustracji. Dajmy upost na emocjom na Twitterze. Stop frustracji, publikuje tweet. No i teraz wybieram, mam tak. To nie rząd, to totalna porażka, do dymisji, złodzieje. Mogę drugi. Ej, ten rząd mnie tak nie denerwuje. Media mainstreamowe to jeden wielki spisek. Hashtag fake news. Nie obchodzi mnie to. I trzeci. Ludzie, otwórzcie oczy. Ziemia nie jest płaska, to sześcian. Spisek. To co? Tweetujemy o sześcianie. I zobaczcie, mam już 19 obserwujących. Zobacz, twoja próba zostanie najbardziej rozpoznawalnym astrofizykiem świata, zapewniła ci kilku followersów. Spróbuj więcej. Dobry na początek. I tak dalej, i tak dalej. Ta strona nas przeprowadza, pokazuje nam, w jaki sposób właśnie te fake newsy się tworzą i jak obserwujące osoby wchodzą w to, właśnie wkręcają się w dany fake, podają go dalej i tak dalej, i tak dalej. Im większą wiarygodność sobie zbudujemy, tym łatwiej nam dalej wkręcać w te często nieprawdziwe wiadomości. Więc to tak na zakończenie chciałam Wam jeszcze podrzucić na grę do poduszki, gdybyście chcieli skorzystać. Bardzo dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. I życzymy Wam dobrego wieczoru i do zobaczenia na kolejnych webinarach. Z czekoladą i nie tylko. Pamiętajcie, czekolada pomaga.